Przez całą swoją pracę zawodową od ponad 20 lat zajmuję się sprawami kultury, kultury regionu śląskiego i województwa opolskiego, województwa śląskiego, całego Górnego Śląska. Jestem związana zawodowo z kulturą, z wykształcenia, ale pięknym momentem w mojej pracy zawodowej była praca z zespołem pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Mieliśmy absolutnie niebywałą możliwość pojechania z zespołem w roku 2008 podczas Świąt Bożego Narodzenia do Stanów Zjednoczonych Ameryki, do południowego Teksasu. To była podróż niezwykła, związana z wizytą u Ślązaków w Teksasie. Ślązacy w Teksasie, którzy już tam mieszkają od w tym momencie 160 lat, ich potomkowie. Kultura, gwara śląska, pieśni, tradycje, wszystko jest takie, jak było kiedyś i takie, jak do dzisiaj na Śląsku. W 2007 roku również wyjechałam na zaproszenie prezesa Father Leopold Moczekemba Foundation, księdza Franciszka Kurzaja. Pojechałam wraz z moim synem, aby zobaczyć Teksas, czy będzie możliwe, żeby ten słynny zespół Śląsk mógł wizytować w Teksasie i koncertować w Teksasie. Zobaczyłam piękne kościoły, piękne miejsca, sale koncertowe w Houston, w San Antonio, w Corpus Christi, w Bandera i wiedziałam, że absolutnie to jest doskonały pomysł, aby ten zespół mógł zaśpiewać dla tych potomków Ślązaków, którzy wyemigrowali tam w roku 1854. W roku 2008 rzeczywiście zespół Śląsk przyjechał do Teksasu. To również było wielkie przeżycie i daleka podróż zespołu, bo będąc bardzo często w Stanach Zjednoczonych, na północy Stanów Zjednoczonych czy w Kanadzie, na tak dalekim południu Stanów Zjednoczonych zespół jeszcze nie koncertował. A więc wielkie przeżycie dla wszystkich. Koncerty oczywiście podczas Bożego Narodzenia, w wielu pięknych kościołach, spotkania z tymi Ślązakami, którzy nigdy nie będąc w starej ojczyźnie czy na Śląsku, nie podtrzymując tych kontaktów, dalej potrafią pięknie gwarą mówić, potrafią śpiewać śląskie pieśni. I to była wielka misja, którą zespół podjął się, którą właściwie też zainicjował wówczas dyrektor zespołu Adam Pastuch, uważając, że musimy tam zanieść tą wielką śląską kulturę, to piękne, wielkie, artystyczne wykonanie pieśni, muzyki śląskiej, aby ci Ślązacy tam, którzy przez te ponad 100 lat nie mieli kontaktu z ojczyzną swych przodków, zobaczyli, jak wysoka jest to kultura, jak pięknie w tym dzisiejszym czasie można ją oddać, a najpiękniej to oczywiście robi zespół Śląsk. Spotykaliśmy się z wieloma ludźmi. To były wielce emocjonujące przeżycia. Koncerty w kościołach w San Antonio, właśnie w Houston, czy w pięknej katedrze w Corpus Christi, w której drzwi otwierając widzieliśmy ocean. To były wielkie przeżycia. Przychodziło naprawdę mnóstwo ludzi. Spotkania z tymi Ślązakami również miały miejsce w domach opieki, gdyż nie wszyscy mają już siły, aby przyjechać jeszcze do Polski, na Śląsk, żeby spotkać się tutaj być może ze swoimi dalekimi krewnymi tu na Śląsku. Dlatego też podzieliliśmy się na mniejsze grupy, aby tam zobaczyć, jak ci Ślązacy mieszkają, aby im zanieść tamte śląskie pieśni. Byliśmy w domach opieki Floresville, w Kennedy, Carnes City, jak i również Dom Opieki Świętego Franciszka. To było wielkie przeżycie. Spotkałam tam panią Proxy, która dla mnie była to osobiście ogromnej wagi sprawa spotkać panią Proxy, ponieważ będąc rok wcześniej z moim synem, byłam niemalże przy łożu śmierci pani Proxy. Okazało się, że pojechaliśmy do szpitala 1 stycznia 2008 roku z księdzem Franciszkiem, aby zaśpiewać, jak wtedy myśleliśmy po raz ostatni, te piękne polskie kolędy. Sytuacja bardzo była dla wszystkich trudna,
Okazało się, że pani Proxy miała siły i jeszcze mogłam się z nią spotkać następnego roku właśnie w domu opieki. Wielkie szczęście i naprawdę cudowna sytuacja, której nigdy nie zapomnę. Teksas tak żywo i bardzo mocno zawsze pokazuje swoje emocje. Ci ludzie tam, którzy żyją w Teksasie, ci Ślązacy są bardzo spragnieni jakiegokolwiek kontaktu ze starą ojczyzną. Zespół Pieśni i Tańca Śląskie imienia Stanisława Hadyny przywiózł im tą piękną śląską kulturę w najlepszym wydaniu. Jest podziwiany na całym świecie, a więc tam wśród Ślązaków w Teksasie nie mogło tej wielkiej, pięknej kultury zabraknąć. To było również pewnego rodzaju wyzwaniem i było misją. Z takim założeniem pojechaliśmy do Teksasu. Nie można zaprzestać tych kontaktów. Musimy pokazać jak najwięcej. Musimy być dla nich otwarci. Musimy pokazać to wielkie dziedzictwo kultury, które jest dziedzictwem kultury polskiej, ale szczególnie tutaj naszego wspaniałego, ukochanego Górnego Śląska, o którym marzyli przez dziesiątki lat Ślązacy w Teksasie. Będziemy to dziedzictwo chcieli im dalej pokazywać każdego roku, kiedy Ślązacy z Teksasu przyjeżdżają do nas na Śląsk. Szczególnie właśnie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic. Staramy się wszyscy, aby mogli zawsze uczestniczyć w ciekawych spotkaniach, w koncertach. Organizujemy dla nich ten czas kultury i tego pięknego przebywania tutaj u nas na Śląsku. Zawsze będziemy o to dbać i mamy nadzieję, że te piękne śląskie tradycje będą dalej w Teksasie rozwijać się, a my tutaj na Śląsku też będziemy o nie bardzo mocno dbać.